Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym openingu na moim kanale. Oczywiście tak jak mówiłem, openingi będą przeważnie z moich kont, ewentualnie jakieś mega openingi, troszeczkę odchodzę od waszych openingów, przepraszam, ale tak zdecydowałem, będę się więcej skupiał na czymś innym i nie zawsze mam czas nagrać opening wtedy, kiedy wy go macie już gotowego. A dzisiaj opening na moim drugim koncie, które już można powiedzieć było przeze mnie zapomniane, ale ostatnio do niego wróciłem i oto jest opening. Ale co tutaj? Golden Chest, Silver, Giant Chest i Magiczna. Zaraz powiecie, hello, co nam tutaj dajesz? Tak, polowanie na legendę, zobaczcie, w questach zrobiłem Legendary Chesta, mam w questach Legendary Chesta i mam Legendary Chesta w sklepie, więc będą dzisiaj dwa Legendary Chesty i polowanie dzisiaj na legendę. Nawet dzisiaj wam powiem szczerze, będę zadowolony, jeżeli trafię tego oto zacnego Sparkiego. Tak, wiem, zawsze mówię, płaczę, że Sparki. Sparkiego na moim głównym koncie nie chcę, ponieważ mało nim gram. Dużo osób umie kontrować Sparkiego, jest to dobra legenda, ale nie mało przydatna. A na tym drugim koncie właśnie wam będę próbował udowodnić, że Sparki nie jest aż taką złą legendą, ponieważ testuję na tym drugim koncie Sparki i będzie Sparky Power, jak to mówi T. Więc Sparky Power na tym koncie, trenuję sobie deki właśnie ze Sparkiem. Dobra, ale przejdźmy do openingu, bo otwieramy sobie właśnie skrzynię, będziemy polować na legendy. Brakuje mi na tym koncie trzech zacnych legend, no powiedzmy dwóch zacnych legend. Bandytka, duch i lawa. Lawy bym nie chciał, chciałbym bandytkę odblokować i chciałbym odblokować właśnie ducha. To bym był bardzo zadowolony. I tak to graveyard, no tutaj trochę legend by mi się trochę podbudowało, ale jeżeli trafię Sparkiego na drugi level, będę się bardzo niezmiernie cieszył, podskoczę, zrobię salto z obrotem, tu przez okno wyskoczę, nie żartuję. Jeszcze chcę trochę pożyć. Mam dzisiaj naprawdę bardzo dobry humor, niebawem wam powiem dlaczego, ale naprawdę jestem dzisiaj mega zadowolony, zostawcie łapkę. Naprawdę jest to dla mnie dzisiaj szczęśliwy dzień, naprawdę łezka się wokół kręci. Na razie wam nie powiem co, bo nie chcę nic krakać, ale jestem mega szczęśliwy. Jak Mega Minion, który przed chwilą właśnie wleciał na moje konto. W ogóle Mega Miniona nie używam w tym deku, ale przyda mi się, dobra. Otworzymy tego Silvera, przyspieszymy go. W Silverze nic nie ma. Szkoda, na pewno dwie legendy będą, jest szansa na trzy nawet. A fajnie by było, jakby jeszcze z tego Giant Chestu coś wypadło. Dobra, ale tutaj lubię te skrzynie, ponieważ najszybciej można sobie karty levelować, bacy, rycerzyk 132, no to już niedaleko na kolejny poziom i Inferno Tower. Inferno Tower mi się nie przyda, ale rycerz mi się przyda jeszcze troszeczkę i będę go miał na 11 poziomie na tym koncie. W ogóle na tym koncie mam już 557 wygranych, 3600. Mam już dwa konta bliskie wbicia areny 12, aby to było super. Dwa Ultimate Championy drafty do otwarcia, te pakiety, nie? No to by było super, no ale trzeba by na nie najpierw uzbierać. Dobra, magiczna dzisiaj taki odcinek, naprawdę bardzo radosny. Zostawcie łapeczkę, zostawcie subika, dzwonka, żeby nie przegapić. Będzie mnie długo, będzie fajny konkurs, bo wiele osób mnie o coś pyta i w końcu coś fajnego będę miał. Więc zostawcie łapeczkę, zostawcie subika i zostawcie dzwoneczek. Będą trzy legendy! Naprawdę ten dzień jest dla mnie udany. Będą trzy legendy. Wow. Ciekawe, ilu z was teraz siedzi i mówi, czemu on się tak podnieca, czemu on się tak cieszy. Bo ta gra na tym polega, żeby dropić legendy. I co my tu mamy? Miner! Minera mało używam na tym koncie, ale legenda to legenda, jest miner, cieszę się. Czyli są trzy legendy, wow, na takim małym openingu, no na takim małym openingu powiedzmy trzy legendy, to jest trafić coś. No to super. Super, ale się cieszę, dobra. Otwieramy teraz tego Legendary Chesta z questów. Sparki i mamy Graveyarda. Graveyard, okej. Okay. Sagar, oddać ci Graveyarda, bo ty grasz Graveyardem. No drugi poziom już mogę robić, ale się naprawdę mega dzisiaj cieszę. Jestem naprawdę mega dzisiaj szczęśliwy.
Mam nadzieję, że jak kiedyś wam o tym powiem, to też się będziecie cieszyć. Dobra, kupiłem, wziąłem sobie ten gold. No i tutaj, proszę, Sparky, Sparky, Sparky. Czy ja, jak ja dawno kiedyś chciałem bardzo Sparkiego, żeby mi wydropił. Nie ma, jest Electro Wizard. Ale Electro Wizarda już też brniemy na trzeci poziom, więc nie było dzisiaj Sparky Powera, ale Sparky nadal na tym koncie będę, Sparkiego będę ogrywał. Mam nadzieję, przedstawię wam niebawem parę fajnych deków ze Sparkim. Łapeczka, subik, dzwoneczek, żeby nie przegapić tego. Naprawdę jestem dzisiaj mega szczęśliwy. Jestem mega szczęśliwy, pada na dworze, zaraz będę tam tańczył chyba nago. Nie, żartuję. To by był dopiero szok z rakietą na wierzchu. Trzymajcie się, moi kochani, pozdrawiam was serdecznie, szczęśliwy PWP, żegnam was.